Witamy was bardzo serdecznie, widzowie, w nowej przygodzie, można powiedzieć w pierwszym świątecznym odcinku, ponieważ dzisiaj mamy bardzo duży plan na to, żeby zbudować wielkiego bałwana. Ja w sumie zastanawiałem się wraz z Zakrzakiem, jak my sobie to wykonamy i jest pewien plan, jak to można wszystko zrobić. Także widzowie, oglądajcie do samego końca i zróbmy tak, że jeśli pod tym odcinkiem zostawicie 333 łapeczki w górę, to wlatuje kolejny świąteczny odcinek u Zakrzaka. Także witamy Zakrzaka, siemano byku, co tam słychać? Siemano, 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 witam, co tam słychać? Ogółem dobrze, co będziemy dzisiaj robić, Rafa? Powiedz mi, co dzisiaj budujemy albo gdzie idziemy, jakie tu są plany? Właśnie plan jest bardzo prosty, ponieważ lecimy sobie do naszego magazynu, który zbudowaliśmy w ostatnich odcinkach. Robiliśmy też bardzo duże zapasy. Jak nie oglądaliście odcinków, jeśli nie jesteście na bieżąco, klikajcie na dole w opis i słuchajcie. Sprawa wygląda tak, że musimy po pierwsze zabrać wszystko, co tutaj mamy, jeśli chodzi o granit, ja już sobie go popakowałem, musimy zrobić sobie kill-off, tutaj zabiorę ten kill-off, sobie wykorzystamy też go, zobaczmy, co my jeszcze tutaj ma. Ej, siekierka tu jest nowiutka, o, proszę, proszę, co tam jeszcze jest w skrzynkach? Co nam się może przydać. A co było potrzebne do kill-offa? W sensie muszę sobie też zrobić, więc no, jakbyś tak dał znaka, bo ja tutaj właśnie nie pamiętam. Musimy iść tutaj i tak, potrzebny nam jest kill-off, żebyśmy uzbierali granit. I teraz tak, do kill-off. O, mamy nowo. O, mamy kij su pokorzenia, musimy sobie to zdobyć. Potrzebne nam jest tylko i wyłącznie drewno do kill-offa, więc weźmy sobie, zróbmy właśnie parę kill-offów. Zbierzemy granit i będziemy budować. Właśnie, dlaczego granit? Na pewno się zastanawiacie. Dlatego, że szare klocki, które może będą lekko przypominać bałwana, i te klocki są budowane z drewna i z granitu, więc tego granitu potrzebujemy dużo, czyli po prostu zwykły kamień. Ja tutaj kamień już mam, tylko potrzebuję jeszcze tak naprawdę... Ej, czego ja potrzebuję do tego? Drewna. Więc musimy się tu cofnąć do skrzynki. I widzowie, właśnie, jeśli nie subskrybujecie kanału, subskrybujcie kanał z dzwonkiem. Zróbcie to dla nas. Dlatego, żeby przychodziły wam wszystkie powiadomienia i odcinki są co dwa dni, raz u mnie, raz u Zakrzaka. Ja sobie tworzę teraz kill-off. Dobra, mamy kill-off, zrobię może jeszcze dwa. Ty chcesz ode mnie, czy nie? Wiesz co, zrobiłem sobie trzy i już zacząłem tu z granic, więc całkiem spoko. Dobra, dobra, no to w takim razie lecimy, właśnie, Zakrzak, możemy lecieć na dół tutaj, chodź za mną, nie wiem, gdzie ty jesteś, aha, ty jesteś, dobra, jesteś na zimie. To ja lecę do ciebie i schodzimy tutaj na dół. Bałwana oczywiście będziemy budować właśnie na tym zimnym biomie, chyba że budujemy go u nas w miasteczku, co ty na to? Ja powiem ci tak, potrzebne byłyby nam jakieś papryczki, jak mamy budować to tutaj na zimie, bo jest nam zimno i ja w sumie prawie od tego zimna już ginę. Właśnie musimy sobie zabrać mięsko, nie? Mięsko nas wtedy uratuje. Dobra, to nie budujmy tego tutaj, pozbierajmy sobie granit i zbudujemy to u nas w mieście. W ogóle musimy wymyślić... O! I to jest dobre. Teraz przyjdźcie w sekcję komentarzy i wymyślcie nazwę dla naszego miasta, bo mamy taki plan, żeby zbudować własne miasto. Jeszcze nie teraz, ale w przyszłości. Także widzowie, dajcie znaka, jak moglibyśmy się nazywać. Moglibyśmy na przykład nazwać to... jaki masz pomysł, Zakrzak? Masz jakiś pomysł w głowie, czy nie? Jakbym był sam, to nazwałbym je Zakrzakowice. Ale czekaj, ty się nazywasz Rafa, ja Zakrzak. No? To może... Rafo Zakrzak... Nie, no to jest rzecz ogółem do przemyślenia, wiesz? Tak, bo tak, to jest tak. Bardzo ważna sprawa, żeby nazwa była... Fajna, po prostu. Właśnie, ja proponuję, żeby widzowie napisali w komentarzu, jak byśmy się mogli nazywać, także dajcie znaka w komentarzu. Wydaje mi się, że ja mam granitu 25, ej, mam tego sporo, 85 granitu, a u ciebie jak? Ile masz? Jeżeli chodzi o mój granit, jest tutaj 30, 40, 50 granitu około, coś takiego, więc też sporo. 50 granitu? O ty, na hita są owieczki z tego. Czyli tak, pozbierajmy, bo oczywiście bałwan musi być mega duży, to jest podstawa w dzisiejszym odcinku. Żeby bałwan był mega duży, ja sobie tutaj mięsko, może za ten kilo sobie dajmy, zjedzmy sobie mięsko. Mamy tutaj jeszcze jedną owieczkę. Dobra, proszę, o dobra, w sumie jedno wystarczy. Weźmy jeszcze tą, zlikwidujmy. Musimy porobić sobie strzały. Ile masz strzał? Ja miałem strzał 17, tylko akurat trafiłem na zimowego pająka i okazuje się, że one mają 5 razy więcej HP, czy tam 4. Ja o tym nie wiedziałem, no i właśnie tak sobie troszeczkę robiłem drzemkę w łóżku, żeby zregenerować życie. Co ty gadasz? Słuchajcie, ja tutaj podnoszę 7 granitu z dużej cegły. Wow, dobra, weźmy jeszcze tą dynię, żebyśmy mieli oczywiście co jeść i weźmy sobie, może wyeliminujmy owieczki. Dzień dobry, bardzo mi przykro, ale musicie zginąć. Potrzebne mi jest mięso i następnym razem, jak będziemy robić zapasy, to musimy sobie właśnie zrobić bełty i będziemy strzelać z kuszy, bo one giną na strzała, a my wiesz, co robiliśmy w ostatnim odcinku, nie? No, robiliśmy te zapasy, ale
ostatecznie tych bełtów nie mamy jakoś dużo, ale one się łatwo robią, bo to chyba tylko pnącza plus pióra. I tych tak. dużo z tego. Tak, tego nie trzeba aż tak dużo. Wydaje mi się, że... Aha, jeszcze zaczyna... Właśnie, pytanie, czy będzie padał śnieg? Jak myślisz? Aha, to pewnie w górach pada śnieg, a u nas pada deszcz. Więc tam pewnie teraz pada śnieg. Tak by wyglądało na to, chyba. Powinien padać śnieg, to prawda. Jak tam twój granit? Mój granit bardzo dobrze, ja już skończyłem. Rozwalam sobie tutaj krówki. I krówki dają tylko jedno mięsko, czy dwa? Sprawdźmy to, okej. Okay. Ile tu wyleci? Jedno mięso, no to owce się bardziej opłaca. Ale no, co? Słuchaj, powinny dawać więcej, bo nawet kurczak daje jedno mięso, więc wiesz. Coś tu nie gra. Dwa albo trzy. Coś tu nie gra, naprawdę coś tu nie gra. Lecimy na górę, Zakrzak, dawaj. Wybudujemy jednak tego bałwana u nas w mieście i wydaje mi się, że w samym centrum bałwan będzie spoko. Co ciekawe... A czekaj, jak to... Aha, to myślałem, że ktoś z czapką Mikołaja przyszedł, a to jest ten nasz. Zobaczmy, czy możemy zaatakować, nie możemy, szkoda. Słuchajcie, lecimy z budową. Mamy granit, mamy wszystko, co nam jest potrzebne. Ja jeszcze popatrzę tutaj, czy mamy może tutaj jakieś klocki, które mogą nam się przydać. Bo na pewno to by się przydało na miotłę, na przykład. W sensie, zobaczymy, czy to się tak będzie dało rady zrobić. Ponieważ no, jest to wszystko ograniczone. Jak będzie więcej klocków, to będziemy to trochę rekolorować. Zobaczmy jeszcze tutaj, mamy niedawne dekoracje. Łóżka, krzesła. O, czekajcie, może na stoliku jakby go zrobić. Tylko ten stolik jest trochę mały. To też jest dosyć takie. A czekajcie, przejdźmy sobie jeszcze tutaj. To nam się nie może do oczu. Okrągły ten. To na pewno nam się przyda do niego. Skrzynki nie. Zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy. Podstawowe budowle. Chatki. Zabawki. No powiem szczerze. Dynamit. Słucham? Nie ma na czym postawić takiej podstawki, jak zrobić, czy... Właśnie czy nie, co? Szukam, z czego by można było to jeszcze zrobić. Na pewno zrobimy to właśnie z takich płytek, więc ja tutaj już zaczynam, Zakrzak, może gdzieś tutaj blisko ogniska. Albo czekajcie, w sumie, gdzie tu będzie? Tu będzie dużo miejsca, tylko jest ciemno. Dobra, to zrobimy to w tym miejscu, więc ja zaczynam budować podstawę bałwana. Jego będziemy musieli tak zrobić, żeby on był grubszy na dole, później mniejszy i mniejszy, no nie? Więc trzeba to będzie dobrze obliczyć, jak to wykonać. To nie będzie proste. Od razu mówię, to nie będzie proste. Ja tam myślę, że na luzie się uda, ale ten bałwan musi być w stylu Lego, czyli on będzie taki troszkę kwadratowy. No tylko też można zrobić, że mały taki sześcian u samej góry, potem średni i duży na dole. I też tak, to będzie tak, fajnie tak, wyglądać. Tak, tak, tak. Tylko wiesz co, musimy pamiętać o tym, że musimy sobie też robić takie podstawki, żebyśmy mogli wychodzić. Bo tu się... W sumie moglibyśmy to na krat... O! Zróbmy tak, zrobimy bitwę na bałwany, ale to wszystko też zależy od was, czy ją zrobimy. I zrobimy bitwę na bałwany, jak wbijecie cel łapek. Że kto zrobi lepszy bałwan, jak będziecie chcieli, to może u Zakrzaka taki odcinek wpadnie. Wydaje mi się, że to by było dobre. I tak, słuchajcie, i to zrobimy na kreatywnym modzie. Nie na naszym świecie, tylko na kreatywnym. Ale spróbujmy, co możemy teraz, co jesteśmy w stanie teraz zrobić. Mamy tutaj kolejny klocek, tymi klockami też tak łatwo się nie buduje, co ciekawe. Musimy sobie tutaj wziąć jeszcze jakieś może takie podstawki, o coś takiego sobie może dajmy, żebyśmy mogli tam wychodzić i budować to dalej. Ja idę po raz drugi po mój plecak, bo tutaj pod górką, nie wiem czy wiesz, ale zamiast zimna czujemy mróz i to nas od razu pokonuje, więc... Muszę ten plecak szybko zgarnąć i do ciebie wrócić. Co ty gadasz? Czyli zginąłeś? Tak, od zimna. Znaczy nie od zimna, ale od mrozu. I na mrozie się ginie no z 5 razy szybciej niestety. Ja tutaj ale już jestem z powrotem. Ja tutaj muszę zapalić dla nas ognisko, tak szczerze, bo jest mega ciemno, więc rozświetlimy sobie to. Troszkę tutaj wydamy naszych zasobów, ale no trzeba to trochę rozświetlić. I w kolejnych odcinkach musimy tak zrobić, żebyśmy mieli jakieś lampy w tym naszym mini domku, a następnie mieście. Jeszcze miasta nie budujemy, jeszcze musimy się mocno nad tym zastanowić, jak to zrobić. Także Zakrzak, wszystko przed nami jeszcze tak naprawdę. Powiem ci tyle. Jeszcze mury, jeszcze jakieś ścieżki, no wszystko. Tutaj trzeba to dobrze poplanować, żeby potem miasto dobrze wyglądało, a nie dziwnie. Jestem, dzień dobry, elo. Dzień dobry. Słuchaj, teraz trzeba coś policzyć, bo ja już to chyba będę robił za grubo, więc zrobimy teraz tak. Mniejsza kulka musi być o jeden mniej niż to i tu będzie nam potrzeba te... Aha, tylko te klocki są takie trochę... Dobra, da się. Okej, tylko chyba to trochę krzywo zbudowałem. Chociaż... No nie. Czekaj, tutaj dwa. Nie, no jest git. Jakbyś postawił te... Czekaj, ja mogę to zrobić, jak chcesz. Tylko gdzie te klocki? Tutaj są te klocki.
Ej, a skąd ty masz takie poczwórne? No, są poczwórne, ale wiesz co? Trzeba rozwalić te klocki i je trzeba przesunąć, więc zróbmy to może teraz. Ja wezmę tutaj pochodnie, może do ręki sobie dajmy po prostu. O właśnie, zapomniałem o tym. Weźmy, rozwalmy te klocki, ja je czemu, rozwalam. Czemu? Bo są źle na pewno, wiesz? Ja już to sprawdziłem, bo trzeba je dać trochę z boku. Trzeba je troszkę dać z boku jeszcze, a je inaczej nie jesteśmy w stanie zrobić. Dobra, mamy granit, mamy wszystko i teraz tak, patrzcie Zakrzak. Tutaj trzeba, jak możesz to się przesuń lekko, o, tutaj, tutaj bo to nie są podwójne, tylko takie poczwórne, tak? Taki kwadrat, okej, myślałem, że to takie, wiesz, 2x4. Ej, to będzie dobry bałwan, to będzie śmieszny bałwan i teraz lecimy po kolei, także możesz ty dalej budować tu do góry, a ja to przemyślę, gdzie tutaj, co można by było jeszcze rozwalić, tylko jak ja rozwalę teraz dół, to dół się nam rozleci, w sensie całość nam się rozleci, więc może na razie tego nie ruszajmy. Także Zakrzak tutaj buduje i to będzie poziom numer 2, później poziom numer 1 i ja już się zastanowię, z czego by tu można było zrobić miotłę. Z czego by tu można było zrobić miotłę? No na przykład z tego nie za bardzo. Może z tego. Marchewkę? Marchewkę? No do nosa marchewkę, u mnie takie zawsze się dawało i garnek na głowę. No, tylko z czego zrobić marchewkę? No to może z tego, tylko czy da się to obrócić tak pionowo? Chyba się, w sensie poziomo, nie da się, poziomo się nie da, albo być może są jakieś tutaj. A, wiem z czego zrobimy, mam pomysł Zakrzak, pa. Zaraz ci pokażę z czego, o właśnie, z tego zrobimy, pa. Tego zrobimy nos, z lampy. No nie ma innego wyjścia, tak szczerze. Ej, ale w sumie spoko. Powiedz mi, czy jeszcze jedno piętro, bo nie do końca widzę dobrze, tak tutaj z góry. Wiesz co? Wydaje mi się, że możesz dać jeszcze jedno, Ty padam z głodu, muszę coś zjeść. Ja zawsze o tym zapominam. Dajmy sobie tutaj, proszę bardzo, jemy. I uzupełnijmy sobie może to do fulla, bo ten głód... Pisaliście, żeby go wyłączyć, ale jednak to też jest fajne. Zawsze się coś dzieje, no nie? Coś trzeba porobić. I tak, to jest chyba tyle, Zakrzak, to jest chyba tyle. I teraz zostaje nam środek. Czyli robimy go podwójnego bałwana? No jeszcze jedną kulę, nie? A, dobra. Bo myślałem, że chcesz... A, środek, w sensie, że głowa. Na samym środku u góry. O to chodzi. No, trochę źle powiedziałem, no wiesz, o co mi chodzi. Jeszcze jedną kulkę potrzebujemy, tylko trzeba się zastanowić, z czego tą jedną kulkę zrobić. O, elegancko tutaj pięknie dałeś, bardzo się cieszę, ale jeszcze się nie da doskoczyć. Ja sprawdzę, z czego możemy to zrobić, bo tu gdzieś mamy te podstawowe granitowe płyty. Może to, o, z tego, a, z tego się będzie dało. Pokaż. Uwaga. Czekaj, odejdę. Ej, idealnie, patrz, idealnie. No, spoko, bo z tego poczwórnego to by było za małe. Tak troszkę, a to jest ideolo. Ej, fajnie, ja szczerze myślałem, że wyjdzie nam gorzej. A jest git, no jak jest, na razie. Jest bardzo dobrze, tak szczerze, tylko teraz musimy go wyuzupełniać. Czyli mamy tak, mamy cztery... Co ja gadam? Mamy trzy klocki i musimy rozwalić to, co wybudowaliśmy, bo te schodki nam może... O, od tej strony byśmy budowali, więc to możemy zniszczyć tak naprawdę. Tylko potrzebne mi, żebym nic nie miał w ręce. Musimy te kill-offy nam tutaj... O, proszę bardzo. I teraz? Tylko nie rozbóż, wiesz, czego nie rozbóż. Tak. To trzeba bardzo uważać. No i co? Aha, czekaj, one się nie zniszczyły? Ej, to powiedz mi, jak to się trzyma? Gdzie tu jest łączenie klocka? Halo? No jak? Z boku, tutaj, nie? No właśnie nie, ale to jest jakiś... Dobra, no mniejsza z tym. No jak? No tutaj, patrz. Ręce. Wiesz, no, tu. Ale gdzie ty? Tam nie ma z boku tych kropeczek do przyczepiania. No nie, no ale to tam trzyma po prostu, nie? Kropeczek nie ma, to prawda. Może na kleju się trzyma na przykład. Kropelką przykleiliśmy klocki. Słuchaj, panie Zakrzaku, proponuj, z czego zrobić guziki, bo ja na przykład miotłę mam taką. Z tego by można było miotłę zrobić. O, zobacz, podoba ci się to, czy nie? O, całkiem spoko, tak szczerze. Tam u góry jeszcze może jakiś jest taki okrągły klocek, taki... Mały, okrągły, czy coś takiego mamy? No my ogółem mamy jeszcze słabe te schematy w porównaniu do tego, co będziemy pewnie mieli, ale ja myślę, że z czasem tego bałwana tak ulepszymy, że będzie piękny. Ale wiesz co, ja mam tutaj, ja wiem, z czego to zrobimy, tylko muszę to znaleźć. Pa, jest miotła, uwaga. To w miarę równo, żeby to zrobić. O, trochę w bok, trochę. Dobra, dajmy tak, pa. I jest miotła. Trochę to przypomina, no może. Troszeczkę, albo bardziej rękę to przypomina, może tak z dwóch stron? A no, może tak z dwóch stron zróbmy, no. Zróbmy tak z dwóch stron, trochę to śmiesznie wygląda. Musimy się zastanowić nad tym nosem. Nos ze światła, czy oczy ze światła? Nos czy oczy? Chyba
oczy, bo nie wiem, z czego innego można byłoby tutaj zrobić oczy, poczekaj. No to dawaj, no to oczy możemy zrobić ze światła, tylko pytanie, z czego zrobić też węgiel, no nie, bo to chociaż, ej, a to by się może dało, tylko nie da się budować tego do boku. Czemu? Choinka, szkoda, no to co, oczy z tego światła robimy, to w miarę równiutko to postaramy się zrobić, jedno damy tu. Ej, co jest, ej, czemu nie mogę na tym? Ej, nie da stawia? No nie stawia mi się na tym, co jest? Trzeba kropelkę i przykleić od boku. A nie, bo ja tego nie mam po prostu, wiesz, ja tego nie mam. Dobra. A, i w ogóle tego nie mamy. Są potrzebne, tak? Tak, i potrzebne jest coś dziwnego do tego. Jasnordzeń jakiś, czy coś w tym stylu. Ojdź. Ocie, panie, to pewnie z kopalni, tak mi się wydaje. Ale to jest jakieś lepsze, bo to takie świecące. To ja tego jeszcze nie widziałem. Właśnie trochę tego nie przemyśleliśmy, ale mam pewien plan na guziki. Tylko szkoda, że nie da się tego przewracać w pionie. A może się da? Obróć, trąć. Czekajcie, trąć. Aha, dobra, czyli to działa w ten sposób. Wyjdź z budowania, tryb łączenia przytrzymaj. Aha, takie coś jest jeszcze. Pa, zakrzak, pa. Raz, dwa. To muszą być guziki. Nie mamy innych guzików jakby, co? Także muszą one zostać w ten sposób. Ej, ale dobrze to wygląda. No nie jest źle, to są po prostu guziki XXL. No jak widzicie, w Lego jest dosyć duże ograniczenia są. Powinni dać takie klocki, wiecie, takie jak w Minecrafcie już. Jak już wiecie, jak już jest tryb podobny, to już klocki też mogli dać. Ja nie wiem, co oni to... Nie wiem, gdzie mamy drewno, musimy tutaj... Ej, gdzie mamy drewno? Tutaj nie mamy? Dobra, mam drewno, proszę bardzo, jest, dajmy sobie jest, tutaj. No i lecimy budować dalej, tylko z czego te oczy? Teraz. No właśnie, ja tak patrzę jeszcze tutaj. Ej, a gdyby mam plan. To może nie być głupie, patrz, chodź do bałwana. Czekaj, pa. Czekaj, pyk i pyk. A one nie... Nie strzeliło? One nie znikną? No nie wiem, ale chyba powinny zostać, prawda? No chyba, ej, to by było mistrzostwo, tak szczerze. To zróbmy uśmiech jeszcze z tych... Czekaj, ja ci dam może bełty, bo mam trzy, proszę bardzo. Tylko ja nie wiem, czy one nie znikną. One mogą zniknąć. Na pewno można je zabrać ręcznie. Czekaj, bo to jedno oko krzywe, to troszeczkę je bo muszę przeładować. Poprawię, cyk. I może ty zrób uśmiech, co ty na to? A, dobra. Tylko daję tutaj jeszcze drugą rękę, żeby tutaj, wiesz, żeby tak fajnie wyglądał z dwóch stron. Ej, dobrze to wygląda. Jak na tak wielkie ograniczenia, to ja wam powiem, że to naprawdę bardzo dobrze wygląda. Weźmy tutaj jeszcze... Trochę się gubię w tym budowaniu. O, to jeszcze weźmy z drugiej strony. I już będę robił oczy. Sekundka. Co dajesz teraz? Pa. O. No mówię, że ręka. Dobra, dwóch, rękę drugą. No nie, no moim zdaniem spoko. Daj mi bełty, proszę. Daj mi bełty, jak możesz. Już ci tutaj daję, proszę bardzo. Lecą i zobaczymy, jak strzelasz. Ra. Celnie czy nie celnie? O ty, co? Co? Ej, co ty spalisz bałwana, chłopie? Uważaj. Ej, czemu to nie... O, dobra, raz. Dwa. Dobra. O, ładnie. Ej, musimy zrobić zawody strzeleckie. Zrobimy za niedługo zawody strzeleckie, to będzie dobre. Okej, Jezus. Zbudujemy tarczę i w ogóle, to będzie fajne. Dobra, no to co, pozostało nam rozwalić jeszcze tą jedną strzałę w tym miejscu. Oj, chyba tam nie wejdziemy. Da się strzałę rozwalić? Zobaczmy, czekajcie. Uwaga. Nie da się. Możesz ją rozwalić, Zakrzak, jak ci się uda. Także słuchajcie, no tak wygląda nasz bałwan. Wydaje mi się, że jak na to, co LEGO oferuje, jest on spoko. Jak chcecie walkę pomiędzy mną a Zakrzakiem, kto zrobi lepszego bałwana ze wszystkiego, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał z dzwonkiem. Jutro odcinek u Zakrzaka, wpadajcie na te filmy i trzymajcie się, na razie. Cześć!